Misją Fundacji Orange jest pokazywanie ciekawych, nieszablonowych, niestandardowych form edukacji, także przy wykorzystaniu internetu, mediów, telefonów, smartfonów, wszystkiego tego, co daje nam cyfrowa rewolucja, która towarzyszy naszym czasom. W związku z tym staramy się tak angażować w proces edukacyjny uczniów, żeby to było dla nich naprawdę atrakcyjne. Bezpieczny internet zaczyna się od kształcenia postaw. Dlatego edukacja cyfrowa musi się zaczynać po pierwsze bardzo wcześnie. Uczulamy rodziców, żeby już najmłodsze dzieci zabierali w świat cyfrowy, jednak towarzyszyli im w tej drodze. I to towarzyszenie powinno kończyć się, tak, znaczy nie powinno być, mieć końca, tylko być stale realizowane. W ramach edukacji cyfrowej realizowanej na kolejnych etapach, w szkole na przykład, staramy się zachęcać do pracy metodą projektu, do współpracy przy działaniach. Tak właśnie realizowane są programy Fundacji Orange, jak Mega Misja, w której dzieci pracują w grupach. W szkolnej świetlicy, tam poznają kolejne obszary kompetencji cyfrowych, uczą się odróżniać informacji prawdziwych od fałszywych, uczą się tworzyć nowe rzeczy dzięki mediom, grafiki, filmy, podcasty. Wszystko to angażuje proces myślenia, uczy współpracy. Także w tym procesie powinni być obecni i towarzyszyć uczniom nauczyciele, których wyposażamy w multimedialne filmy do projekcji, wprowadzające w różne tematy młodych. Bardzo ważną rolę odgrywają internetowe zasoby. Ważne, żeby one były dostosowane do wieku dziecka, dobrane odpowiednio tematami, bo inaczej będziemy rozmawiać na tematy związane z cyfrowym bezpieczeństwem w przypadku 5-latka, 10- czy 15-latka. I te materiały także są dostępne dla rodziców. Ważne, żeby rodzice, nawet jeżeli nie czują się bardzo pewnie, bo młodzi mają bardzo dużą biegłość w korzystaniu z takich urządzeń, starali się jednak pytać o to, co robisz w danym momencie, starali się ustalać reguły, zasady i związane z czasem, w jakim młodzi korzystają, ale też treści, do jakich sięgają. Ważne jest też, abyśmy zabezpieczyli odpowiednio urządzenia, z których korzysta dziecko, telefon, smartfon, komputer, to wszystko powinno być wyposażone nie tylko w aplikacje chroniące przed złośliwymi wirusami, ale też warto instalować bezpieczne przeglądarki internetowe, taką jaką jest przeglądarka Best, współtworzona także przez naszą fundację. Wszystko to, myślę, jest proces, dlatego edukacja medialna powinna się zaczynać wcześniej, być angażująca, twórcza, dostosowana do problematyki w danym czasie i miejscu.